Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu. Ze mną w studio Paweł Szopa, prezes fundacji Red is Bed. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. I to jest fundacja, która zajmuje się pomaganiem żołnierzom wyklętym, tym, którzy jeszcze żyją, bo wiadomo, że zostało ich niewielu, ale bardzo ciekawe jest też to, jak w ogóle wpadliście na to, aby taką fundację założyć, jak to wszystko się zaczęło, bo wiemy, że do sklepu na Jagiellońskiej w Warszawie przychodzi bardzo wiele osób takich, którzy no, są patriotami, tak? Są patriotami też gospodarczymi, ekonomicznymi, chcą przyjść, kupić sobie fajną bluzkę, ale nie tylko. To są ludzie z zamiłowania, patrioty, tacy, którzy tak naprawdę kochają Polskę i zajmują się też tym, aby odnaleźć te osoby, które walczyły. I to dokładnie jest właśnie ta historia. Tak, więc jakby na powstanie fundacji, znaczy same powstanie fundacji, był to pewien taki, powiedziałbym, szczęśliwy zbieg okoliczności, ponieważ do naszego sklepu na Jagiellońskiej w Warszawie, w naszym sklepie pojawił się pewien nauczyciel historii spod poznańskiej szkoły i poinformował nas o tym, że w jego okolicy żyje pewien kombatant w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, który potrzebuje pomocy. Oni temu kombatantowi do tej pory sami jakieś tam udzielali doraźnie pomocy, czyli przychodzili, sprzątali, no, wykonywali jakieś takie podstawowe czynności, jednak no, było to na taką skalę, na jaką oni mogli to robić. Więc ja, słysząc jakby historię tą całą, że jest taka osoba i że ta osoba potrzebuje pomocy, no, długo się nie zastanawiałem, wsiadłem w samochód i pojechałem tam do tej miejscowości, do Wrączyna dokładnie, aby osobiście odwiedzić pana majora i zorientować się w tej sytuacji. No i rzeczywiście sytuacja wyglądała tak jak mi opowiedziano, czyli to wyglądało tak, że w domu majora była bardzo duża ilość odznaczeń, listów gratulacyjnych, no, wiele ciepłych słów od oficjeli i tak dalej, aczkolwiek jak to się mówi, jak się człowiek otworzył lodówkę, to była tam symboliczna maślanka. I to jest właśnie tak, że jakby ta prawdziwa bieda nie wołała o pomoc. Pan major jest bardzo dumną osobą i jakby on sam o tą pomoc nigdy nie prosił i jakby nigdy nie mówił, że jej potrzebuje. Aczkolwiek tak jak mówię, no, bardzo wiele listów gratulacyjnych, odznaczeń, ale niestety sytuacja materialna była bardzo ciężka. No i długo się zastanawiając, postanowiłem osobiście panu majorowi pomóc. My jako osoby prowadzące taką firmę jak Red is Bed czujemy się po prostu w obowiązku, żeby takiej pomocy wtedy udzielić i jakby ją dalej rozwijać. No i tak się zaczęło. Zaczęliśmy wspierać pana majora stałą pomocą od nas, jakby taką, powiedzmy, materialną, oraz zatrudniliśmy też opiekunkę, która panem majorem się zajmuje teraz na co dzień. I napisaliście o tym na Facebooku i odezwało się wiele życzliwych osób, które też powiedziały, że chciałyby wesprzeć takie działania, chciałyby też pomagać tym osobom, które żyją, które walczyły kiedyś za Polskę, a teraz nie mają nawet co jeść. Tak, byliśmy zaskoczeni w ogóle odzewem, tak olbrzymim odzewem ludzi na nasze działanie, ponieważ rzuciliśmy po prostu zdjęcia z tej wizyty u majora i nagle odezwało się setki osób w komentarzach na Facebooku, że one też chcą pomóc, też chcą wesprzeć i zarówno pod kątem materialnym, jak i jakiegoś wolontariatu i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy postanowiliśmy, żeby jakby legalnie móc przekazywać środki, które ludzie chcieli nam wpłacać, po prostu założyć fundację. I tak się zaczęło, tak powstała fundacja Red is Bed. No i właśnie, i oprócz majora Włodzimierza Bystrzyckiego, pseudonim Dzielny, bo to o nim mówiliśmy, jest także major Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, major Zbigniew Matysiak, pseudonim Cowboy Dym, także major Wacław Sikorski, pseudonim Bocian. To są niesamowite historie, ludzi, którzy rzeczywiście pomagali, walczyli za Polskę, ale są zapomniani dzisiaj. I takie osoby żyją nie tylko w Polsce, ale wiele osób mówi, że jest ich także wiele w Londynie, w Wielkiej Brytanii, gdzieś porozsiewani i zapomniani. Jak bardzo ważne jest to, żeby przypomnieć ich historię i czy tym także się zajmujecie? Tak, ponieważ jakby wyznajemy taką zasadę tak zwanej sztafety pokoleń, czyli jakby staramy się jako młode pokolenie, nie chcę tego nazwać może w ten sposób, ale spłacić pewien dług wdzięczności wobec tych ludzi, ponieważ oni, jak byli w naszym wieku, bo byli nawet dużo, dużo młodsi, ryzykowali życie, często oddając swoje życie za wolność naszej kochanej ojczyzny. No i my po prostu teraz jako młodzi ludzie staramy się im pomagać, ponieważ czujemy się w takim obowiązku i chcemy spłacić wobec nich ten taki dług wdzięczności, który wobec nich mamy. Dlatego staramy się pomagać jeszcze żyjącym żołnierzom wyklętym, którzy potrzebują takiej materialnej pomocy. Oczywiście wiadomo, że nie każdy z kombatantów takiej pomocy potrzebuje, niektórzy mają rodziny i tak dalej, ale naprawdę jest bardzo duże grono osób, którzy tej pomocy potrzebują. A musimy pamiętać, pani redaktor, o takiej kwestii, że jesteśmy jakby ostatnim pokoleniem, które ma szansę tych ludzi, w cudzysłowie oczywiście, dotknąć.
i co najważniejsze, zebrać ich świadectwo. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu byli przy nich i na ile możemy pomagali. To jest bardzo ważne, tu pełna zgoda, i bardzo ważne jest to, żeby mówić o tych historiach. Ja rozmawiałam kiedyś z takim człowiekiem z Wielkiej Brytanii właśnie, to był George Byczyński, który tam z kolei zajmuje się rozpowszechnianiem historii tych właśnie osób, i on mi powiedział taką rzecz, kiedy poszedł na grób jednego z już nieżyjących niestety żołnierzy wyklętych, to widział tam na początku jeden jakiś znicz, jakieś stare kwiaty, zapomniane upominki, a teraz, kiedy ta historia odżyła, ludzie rzeczywiście tam tłumnie przychodzą. Czy to uda się zrobić także w Polsce? Tak, to jest bardzo ważne, co pani powiedziała, i właśnie w tym kierunku teraz dokładnie chcemy iść, czyli oprócz tej jakby pomocy materialnej, której udzielamy i która jest regularna i stała, skupiamy też się na jakby gromadzeniu wokół fundacji takiej dobrej energii, czyli dobrych ludzi, którzy po prostu chcą pomóc, ponieważ nie zawsze ta pomoc materialna, czy pomoc materialna jest bardzo ważna, ale nie zawsze jest to jedyna pomoc, którą niesiemy. Często dla takich ludzi po prostu im bardzo dostwiera samotność, i naprawdę fajną, świetną rzeczą jest to, że na przykład przed świętami czy w dniu ich imien, urodzin pojawią się po prostu osoby, które spędzą z nimi ten czas, które ich posłuchają, które dotrzymają im towarzystwa. I to też w ramach fundacji robimy i idziemy w tym kierunku. To też jest bardzo ważne w ramach tej dyskusji, która trwa o reparacjach wojennych, których domagamy się od Niemiec, bo wiele z tych osób zapomnianych tak naprawdę przez historię i przez państwo polskie niestety też domagało się odszkodowań od Niemców w sądach. No niestety polskie sądy uznawały przez długie lata, że ta kwestia nie leży w ich kompetencji. Teraz no, posłowie Prawa i Sprawiedliwości walczą, aby to zmienić, aby Trybunał Konstytucyjny przyznał, że jednak sąd polski może to rozstrzygać, ale właśnie o tym mówię. Ci ludzie chcieli pomocy materialnej, nie mieli jej nawet od polskiego państwa. Niestety tak. Bardzo często są to osoby zostawione po prostu samym sobie, które na przykład nie mają rodzin, wnuczki, czyli kolejne pokolenia są gdzieś tam rozsiane po świecie i zapomniały o swoim dziadku czy nawet pradziadku, jak znam jeden taki przypadek. I dokładnie tak jak pani redaktor mówi, ci ludzie zaznali bardzo wiele krzywd, zarówno od okupanta z zachodu, jak i ze wschodu, ale jak i też od polskich komunistów, w których oczach przez lata byli wyklęci, którzy byli zepchnięci na margines społeczny, nie mogli znaleźć sobie normalnej pracy i żyło im się po prostu bardzo ciężko. Żyło im się bardzo ciężko, teraz mają tę pomoc. Powiedzmy, jak to wygląda, bo to jest dożywotnia emerytura w przypadku tego pierwszego majora, czyli pana Włodzimierza Bystrzyckiego. Jak wygląda konkretnie ta pomoc, której udzielacie tym osobom? Jeśli chodzi o kwestie związane przepraszam, z pomocą, jest to stała emerytura miesięczna. Opłacanie... W wszystkich przypadkach tak samo, tak? Są to przypadki dopasowane indywidualnie, ponieważ na przykład niektórzy nie potrzebują z naszych podopiecznych opiekunki, a na przykład powiedzmy jakieś wyjazdy do sanatoriów, ponieważ są chorzy, jest ktoś, kto się nimi opiekuje, aczkolwiek jakby brakuje środków na to, żeby wyjechać do jakiegoś sanatorium i tam się zacząć leczyć. Więc tak, jest to w większości przypadków stała emerytura miesięczna, stałe kwoty miesięczne, plus dodatkowo właśnie opłacanie opiekunek czy wyjazdu do sanatoriów. Także ta pomoc jest bardzo policzalna i bardzo konkretna, skierowana do konkretnych ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Jak można was wesprzeć? Oczywiście poprzez wspieranie naszej fundacji, poprzez rozmaite możliwości. Zaczynając od takich standardowych rzeczy, jak wpłacanie jakichś kwot na konto fundacji, poprzez zgłaszanie się również do nas jako wolontariusze fundacji, którzy, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, przy rozmaitych akcjach będą uczestniczyć, czy nawet dotrzymywać czasu i towarzystwa kombatantom. Także jest naprawdę wiele, wiele sposobów, w których ludzie mogą jakby pomóc nam w rozwijaniu fundacji. Bardzo ważnym elementem fundacji jest tak zwana sztafeta pokoleń, którą staramy się wprowadzać, mianowicie staramy się organizować, na ile oczywiście zdrowie pozwoli naszym podopiecznym, organizować spotkania na przykład w szkołach czy w domach dziecka, gdzie sprowadzamy naszych kombatantów, którzy opowiadają swoją historię, historię swojego życia, historię tego, jak walczyli za naszą wolność, właśnie tym młodym dzieciom, ponieważ jakby no w tych młodych, małych główkach jest przyszłość naszego kraju i bardzo ważne jest to, żeby nasi podopieczni, ponieważ oni to zrobią najlepiej, opowiadali im właśnie swoją historię i przekazywali im pewne wartości, według których sami żyli. I za te właśnie działania medal w piątek w Krakowie Pro Patria na pańskie ręce. Tak, było to olbrzymie dla mnie wyróżnienie, ponieważ jest to takie pierwsze odznaczenie państwowe, które udało mi się dostać. Ktoś docenił naszą pracę i dokładnie tak, w piątek z rąk szefa Urzędu do Spraw Kombatantów otrzymałem medal Pro Patria za swoją działalność w ramach Fundacji Rettisbeth.
Czy możemy mówić o tym, odnośnie jeszcze tej sztafety pokoleń, że rzeczywiście młodzi ludzie teraz bardziej, więcej interesują się patriotyzmem, szukają takich swoich autorytetów właśnie w takich ludziach, a nie w tych elitach z przeszłości? Dokładnie tak, pani redaktor. Tutaj jest bardzo ważna kwestia tej sztafety pokoleń powiązana z tak zwaną modą na patriotyzm, o której często ludzie mówili. Niektóre pan bardzo nie lubi tego określenia. Tak, bardzo tego nie lubię, ponieważ ta moda na patriotyzm jest to coś, co przemija, tak? Moda jest na przykład, nie wiem, pół roku, rok czasu i potem się kończy, potem się zmienia. Tutaj jesteśmy świadkami świetnej rzeczy, ponieważ nastąpiła w zasadzie nie tylko w młodych ludziach, ale i we wszystkich Polakach pewna zmiana w myśleniu, pewna zmiana w postrzeganiu rzeczywistości wokół nas, ale też przede wszystkim duma. Duma z własnego kraju, z własnego języka, z własnej historii, kultury. I tak to właśnie teraz wygląda, że po prostu stoimy tutaj i krzyczymy, tak? To my Polacy mamy świetną historię, niejednokrotnie wykazaliśmy się największym męstwem w dziejach świata i po prostu jesteśmy z tego dumni. A to potem wszystko, co się dzieje wokół tego, jest jakby pokłosiem tej zmiany, która nastąpiła. Tylko czy to jest stała zmiana? Jak na razie wszystko wskazuje na to, że jest to stała zmiana. I budujące jest bardzo to, że wiele inicjatyw patriotycznych czy społecznych angażują się coraz młodsi ludzie. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo budujące, ponieważ ci młodzi są jakby przyszłością tego wszystkiego i naszego kraju. I dlatego więcej także ciuszków w waszych sklepach, także dla najmłodszych, tak, tych patriotycznych. Dokładnie tak. Wprowadziliśmy malutką kolekcję nawet, przepraszam, śpioszków dla najmłodszych, dla 2-3-latków. Także dokładnie, dokładnie tak. Paweł Szopa, prezes Fundacji Red is Bad, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. To wszystko w tej części naszego programu. Za chwilę, jak po każdej pełnej godzinie, przegląd wydarzeń w Polsce.pl, a później po godzinie 13 spotka się z Państwem Maciej Wolny. Do zobaczenia.